szybciej! Jeszcze szybciej! Tak, zaraz będziemy! John! John! Gdzie on może być? Na pewno gdzieś tu jest. John! What do you want, mad boy? Nie widzisz ty, że ja tu spię? Chcesz, te chcesz. John, spóźniłeś się. Rafał już pojechał. Ale jak ja się spóźnił? Przecież Wayne miał mnie łebłydzyć. Myśmy mieli jechać do Syrakwejcu. Syrakowic? No. Spiczerka tam za chwilę odjeżdża. Ej, no to Wayne Wood ma moja sobie. Do zobaczenia. Program SNWC dotarł dzisiaj do... Krzysztof Krytek i Arkadiusz Kozub, freerunnerzy z Władysławowa. Dobra, freerunner, co to znaczy dla przeciętnego widza CSBTV? Freerun, czyli połączenie parkour z akrobatyką. Wywiodło się to od Sebastiana Foucana. W Polsce era le parkour datuje się od teledysku Madonny albo od filmu 13 dzielnica. Co was skłoniło do rozpoczęcia tej dyscypliny? No dokładnie, obejrzeliśmy film 13 dzielnica i Yamakashi także. Wyszliśmy... Wybitnie słabe filmy. Nie są słabe filmy, nie zgodzę się z tym, że są słabe, ponieważ jest tam właśnie ten freerunning, który nas zafascynował, ale to nie od tego się zaczęło, że zobaczyliśmy po prostu te filmy, co nie? Wyszliśmy na dwór po tych filmach i zobaczyliśmy, jak nasi starsi koledzy skaczą, co nie? I powiedziałeś, też bym tak chciał! Tak, powiedziałem tak, też bym tak chciał. On powiedział, to chętnie spróbuj z nami, nie? No to... I mów, pierwszy skok, noga złamana, trzy miesiące z głowy. Nie, no co ty, pierwsze treningi były no, zwykłe skoki przez murki, przez jakieś rurki, po prostu fatalnie, ale zaczynało nas to fascynować, że po prostu czuliśmy się tacy wolni, rozumiesz? To jest pod kontuzjogeny. Czy zdarzyło ci się, że miałeś jakieś większe złamania, dłuższą absencję od tego sportu, że wiesz, przychodzisz do domu i mówisz, mama, zupa nie będę, ja ci zupy nie będę jadł. Był początek, w początki naszego skakania to właśnie były najtrudniejsze, ten pierwszy rok. Pierwszy był wypadek przy Precision Jump, czyli zwykły, totalnie zwykły skok, jak dzieci w piaskownicy robią. Złamałem obojczyk, to była pierwsza moja kontuzja, taka poważniejsza. Kiedyś skakaliście w trzech, teraz w dwóch, czym to jest spowodowane? Kiedyś skakaliśmy w trzech, teraz w dwóch, no ponieważ jedna osoba zrezygnowała. Ma teraz swój skład. Nie ma swojego składu, po prostu zrezygnowała, bo... Była za słaba. Tak uważała, że była za słaba, ale to jest właśnie najgorsze w tym sporcie, że raz jest się u góry, a raz jest się na dole. Pewnego dnia możesz być bardzo dobry, bardzo mieć progres, a pewnego dnia możesz spaść po prostu na sam początek, że nic nie potrafisz i po prostu od razu przychodzi chwila załamania. A jak wyglądają takie zawody? Zawody? Nie ma zawodów. Znaczy są zawody, może nie w Polsce jeszcze, tak? Po prostu wszyscy razem spisujemy się gdzieś na GG, czy na YouTubie, bo bardzo popularny serwis. No i... I pauza! Wy się spisujecie na gadu-gadu, a my się spisujemy dla rządu. John Marareszkę spisuje się dla rządu. Ja miał czyt, że tu jest taki narodny spisenk. I on musiał ask people, czy jak ja napisał w tym spisenku, że jem kasieba, to ja nie będę wicy brakował visa. I to jest taki mój idea, how to stay na kasiubach forever. Okej, okay. So let's go. Dobry dzień, John Maria Reszke. Mogę ja tu sobie sadnąć skłece? Ja mam trzy narodowe. Kłesko, kasiepsko, a kanadyjsko. I ja nie wiem, co ja mam wpisać tam. Coś po polsku. Oj, ja się na tym nie znam, nie wiem jak to jest. Dobry dzień, John Maria Reszke napisze kasiubian, to ja będę mógł stać bliżej. Tego to ja nie wiem. Ja też nie wiem. No to wystarczy co, tu się dowiedzieć o nas więcej, o kasiubach narodowości.
mnie to chyba wystarczy. A kaszubi są gościnni i dobrzy pracowici są bardzo. To już dość stali, już wiem jaka sieba, że tu są sneży brytci, a fajn people i mi się tu dobrze gada i już zażył już tabaka, już znaje to domek, a fupka już płetną. Także tu jest bardzo fajn. Czyli wójt może mi dać taki leżność, żeby ja tu mógł dłużej stać? Na pewno. Jeżeli pan będzie uczciwie pracował, to na pewno. Ja mógłbym ja tam u pani na podłużym ten namiot rozbić, żeby tam rachmister do mnie przyszedł i mnie spisał. A na podłużym prosto. Jo. Jo, można. Jo. Szkołę zbudował. A jakby tu zbudował szkołę, to już by dostał kasiepściłe obywatelstwo? Hello, brother. I'm Canadian. A czemu do mnie? Ja nie mówię po angielsku. You am z Canada. Co? To ty może coś powiedz? Nie, ja nie za bardzo po angielsku. Ja bym mógł teach English. Józek pan doch znaje, widzę, bardzo dobrze. Grilla. Jo, bo jak rachmister przyjdzie, no to ja muszę pilnie mieć. No to jest wszystko do uzgodnienia. Na obiad pyszny, na bigot, na kapuśniak. Na placki ziemniaczane. No jo, a coś, żeby mnie wisa tyłę przed luzile? To ważne, żeby pan się czuł tym kaszubą. Co wa w pisie ta? Kasiepsku. Nie nic. Polak. No pewno, że z Kasiep. A tak, żeby już dostał wiza. To ja nie wiem, co no jo, trzeba to zrobić. To problem. Jo. Trudności to jest raczej dane statystyczne tylko. A, to ja. Nie miał tej wyczety. Bardzo dziękuję. No jo, no to ja muszę chyba coś bardziej pogłębinować, żeby tu mieszkać. No ale tak to jest czasa. Nie wiem, może mój kuzyna Rafał mi załatwi ta wisa. A płyki co z Szereg Wejców dla SNWC John Maria Reszke. Słyszałem, że kiedyś wynajmowaliście jakąś tam salę w Cetniewie. A teraz jak to wygląda? Wynajmowaliśmy halę w gimnazjum, tak. Teraz po prostu musimy skakać sami, uczymy się sami wszystkich trików i od początku tak było. No właśnie, Krzysztof, powiedz, jest na przykład jakaś taka wola, nie wiem, miasta, czy próbowaliście wprosić jakąś dotację na taką wynajem, bo to są pieniądze, a z drugiej strony macie też czas jakiś zapewniony, czy jest jakaś wola miasta, żeby na przykład, że tak powiem, was sponsorować, albo żeby tak dokładać się do tej imprezki? Nie, tu Władysław w takie coś się nie bawił. On w ogóle freerunning to jest mało popularnym sportem, więc wiadomo, piłka nożna oczywiście tutaj jest, siatkówka, wszystkie inne pozostałe sporty tak, ale freerunning nie, oni po prostu o nas chyba nie wiedzą. No właśnie, bo nie próbowałeś jakby... gdzieś, ale że nie próbowałeś gdzieś jakby uderzyć, żeby... No i teraz jest nowy burmistrz, powiedzieć, no pani Grażyno, tutaj skaczemy, chcemy pieniądze, po prostu. Nie, po prostu wiem, że i tak by ich nie dali, tak? Po prostu by mnie wyśmiali, więc po co ja mam w ogóle tam iść? A gdybyś tak podszedł do niej i tam, wiesz, oni na biurku, dwa salta, trzy kroki. No to może by zaskoczyło. I zamiast windy w dół. Nie, co ty, nie, tak nie da rady. Jak wyglądają wasze relacje ze strażami prawa? Policja szczerze, no... Wika za bardzo. Troszeczkę się, no, przyczepia, no, wiadomo, jak chyba każdy, że niszczenie mienia oczywiście, tak, takie tamto. I jaki mandat największy zapłaciłeś? Szczerze, mandatu nie zapłaciłem. Bo możemy uciec. Bo uciekłeś. Uciekłeś? Tak jest, no, oczywiście. A ja go złapałem! No właśnie, więc... Uwaga. Ustawka się robi właśnie. Mów, nie przejmuj się. Nie, dlatego nie, trzeba, bo była taka jedna afera. Byliśmy na dachu, no i chyba sąsiedzi wezwali. Policję, że po prostu za głośno wszystko, niszczenie mienia, ale dach jest po to, żeby uciekać. Tyle. Dokładnie. Proste, dach jest po to, żeby uciekać. A raz słuchaj, a czy w tym sporcie są jakieś nagrody, są jakieś medale, czy jest o co walczyć? Jest walczyć o to, że ten sport jest sama satysfakcja, że skaczemy, że to jest adrenalina, ekstremalny sport. No ale na czym polegają te tripy? Tripy, no są wyjazdy, wycieczki, wyjeżdżamy gdzieś do innego miasta, zwiedzić inne miejscówki, żeby sobie gdzieś indziej poskakać, się czegoś nowego nauczyć.
Po to właśnie wyjeżdżamy. Ale jest, można powiedzieć, że jest taka rodzina dla parkouru? Tak, jest. No, dokładnie. Że, nie wiem, Krzychu, że ty na przykład idziesz do człowieka z Torunia i mówisz, że chciałbyś tak skakać, czy jest zawiść, czy jest generalnie pomoc w osiągnięciu jakichś tam figur? Są pomoce, są. Oni ogólnie nie, że jakaś jest zawiść, tylko po prostu pomagają nam. Czegoś nie potrafisz, to po prostu on cię nauczy tego. Macie fajne koszulki? Oczywiście. To są team, to są? Teamowe koszulki freerunningu, tak jest. Ale to są wasze? Wasze? Naszego teamu, dosłownie. Dużo kosztowały? Nie, no co ty. Groszowa. Nie, no co ty. Powodzi się, wiadomo. Przyjechaliśmy do bananowców. Dobra. Proszę cię, Koki, opowiedz mi... Aras, okej. Koki, Aras, Rafał, jesteśmy, piątka. Dobra. Cała ekipa. No, jedziemy. Co to, jaki tam jest sprzęt? To jest drogi sprzęt w ogóle? Chodzi o wyposażenie, tak? No to podstawowe wyposażenie, no to są buty oczywiście. No to są to buty lekkie bardzo i bardzo przydatne do skakania właśnie. Łatwiej się skacze, łatwiej się wspina, mają bardzo antypoślizgową gumę z spodu. Siwe dresy oczywiście muszą też być. Znaczy nie muszą być, mogą być obojętnie w czym się... Znaczy czyli, czyli jest to sport dla każdego? No dla każdego, kto chce, niech trenuje. Dobra, bo ty miałeś obojczyk złamany, a ty co miałeś złamanego? Pochwal się! Dwie nogi. Naprawdę? Dwie nogi? No. I a ile rehabilitacja? No czy ile? Ja leżałem z pół roku w domu. Ale ręce ćwiczyłeś. No czy jeździłem na tym. Dokładnie, na krześle obrotowym od komputera. Od ścian się odpychałem, nie? No, tak to było. No ostro, kurczę. A ty tylko obojczyk miałeś? Tylko obojczyk, nie było nic poważnego. Ale to ty ćwiczysz jakieś gorsze figury, czy ty po prostu wiesz jak upadać? Wiesz co, byłem wtedy dzieckiem, no to były początki moje. To... Ale co, jest w ogóle jakaś sztuka upadku? Jest, roll tak zwany. No właśnie. Czyli przez barek. A ja po prostu wtedy rzuciłem się na barek. nie, po prostu, no nie. Roll, tak? No roll, tak, tak zwany roll. Więc młodzi, trenujcie roll. Roll, tak. Dokładnie. Trenujcie. Jeżeli nie chcecie być sławni jak ta młoda dwójka, wysyłajcie maile na o treści rafał@cesbtv, o treści, no właśnie, jakie treści, czym się zajmujecie, co robicie, skąd jesteście, kiedy do was przyjechać, czy robicie obiad, zapraszam już za tydzień. Na razie. Na razie. Na razie, elo.